Marcin Hakiel zrobił to po rezygnacji Kaźmierskiej z TASK. Fani mogli być zaskoczeni. Dagmara Kaźmierska, znana z programu Królowa Życia, podjęła niedawno zaskakującą decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Choć przedstawiła racjonalne powody swojego odejścia, to wiele osób zapomina o tym, że jej wybór wpłynął również na życie Marcina Hakiela. Tancerz postanowił zabrać głos. Dagmara Kaźmierska wycofała się z Tańca z Gwiazdami. Co na to Marcin Hakiel? Celebrytka, która walczyła o kryształową kulę w parze z Marcinem Hakielem, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała fanom decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Powodem rezygnacji był uraz żebra, który uniemożliwiało jej swobodne poruszanie się, oddychanie i wykonywanie nawet prostych czynności. Dagmara postanowiła odpuścić rywalizację w trosce o swoje zdrowie. Na zaskakującą decyzję celebrytki, która dotknęła również jego, zareagował jej taneczny partner Marcin Hakiel. Były mąż Katarzyny Cichopek zorganizował w związku z tym swoją pierwszą w życiu transmisję na żywo na Instagramie. W nagraniu tancerz podziękował Dagmarze Kaźmierskiej za wspólnie spędzony czas i przekazał jej słowa wsparcia w tej bez wątpienia trudnej dla celebrytki sytuacji. Tancerz zabrał głos w sprawie odejścia z programu. Opublikował pierwszą relację live w życiu. Marcin Hakiel w trakcie transmisji podkreślił również, że mimo wszystkich trudności, jakie napotykali podczas treningów i negatywnych ocen ze strony jury, jego zdaniem Królowa Życia zasługuje na miano zwyciężczyni. Tancerz uzasadnił swoje słowa, wskazując, że celebrytka występowała w programie pomimo ograniczeń i pokazała niebywałą determinację, siłę charakteru. Marcin Hakiel w swojej transmisji nie szczędził ciepłych słów pod adresem byłej tanecznej partnerki. Podziękował jej także za wspólne treningi i występy na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Chciałem od siebie dodać, że bardzo dziękuję Dagmarze za ten wspólny czas, bo 2,5 miesiąca wspólnych prób, a nawet ciut chyba więcej, dla mnie Dagmara jest zwyciężczynią pomimo wszystkich swoich ograniczeń, których naprawdę było dużo. Na pierwszych treningach ciężko nam było jakiekolwiek kroki stawiać, udało nam się kilka choreografii zrobić. Dzięki widzom przechodziliśmy z odcinka na odcinek. Świetna przygoda. Dla mnie, Dagmaro, to był super czas i jesteś tutaj jak najbardziej zwyciężczynią tego programu. Powiedział w trakcie transmisji Marcin Hakiel. Marcin Hakiel podziękował Dagmarze Kaźmierskiej. Na ich miejsce w programie wejdzie inna para. Odejście Dagmary Kaźmierskiej z Tańca z Gwiazdami ma także swoje konsekwencje dla dalszego przebiegu programu. Produkcja ogłosiła, że zgodnie z regulaminem, do walki o kryształową kulę na miejsce celebrytki i Marcina Hakiela pojawią się byli uczestnicy Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Wraz z odejściem Dagmary Kaźmierskiej Marcin Hakiel potwierdził, że również kończy swoją przygodę z programem w tej edycji. Bez wątpienia rezygnacja celebrytki z Tańca z Gwiazdami stanowiła ogromne zaskoczenie dla wielu fanów programu oraz produkcji show. Na szczęście wszyscy przyjęli ją ze zrozumieniem i zgodnie stwierdzili, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie Dagmary Kaźmierskiej.